Dzień dobry Państwu, Baszek Łukasza Grapland. Drodzy Państwo, jesteśmy w sadzie czereśniowym, niedaleko Grójca, u klienta Mateusza Boczka. Drodzy Państwo, z czereśniami problem w tym roku, z oczywistych względów, pogoda nie rozpieszczała, jeszcze tylko, nie daj Boże, gradu, ale już naprawdę mrozy w dzień, amplitudy temperatur niesamowite, w dzień wysokie, w nocy zimne, w ogóle te rośliny dostają naprawdę strasznego kopa, że tak powiem, od aury pogodowej. Natomiast, drodzy Państwo, tutaj na tym sadzie były stosowane Bakterplant, były stosowane Algohum do zabezpieczenia przed czynnikami stresowymi, czyli przed stresem biotycznym, abiotycznym, bo stosujemy Algohum właśnie przed spodziewanymi się przymrozkami, jak i po, na regenerację. Nie daj Boże gradu, również ta sama procedura, że stosujemy Bakterplant plus Algohum na regenerację, na naprawę uszkodzonych roślin, gdyby nie daj Boże coś takiego się stało. Natomiast wiemy, że w tym roku już z czereśniami jest naprawdę duży problem, mało komu się tak dorodne, ładne czereśnie udało zatrzymać. No, my się cieszymy, że między innymi nasze produkty się do tego przyczyniły, czyli właśnie Algohum czy Bakterplant, tak jak tutaj na tej plantacji, na której się znajdujemy. Widzicie Państwo, że całkiem przyzwoicie to wygląda, jak na to, co się działo. Mam nadzieję, że już pogoda będzie lepiej się zachowywać i to wszystko nam się do końca tutaj uda wyprodukować. Drodzy Państwo, naprawdę zachęcam do stosowania naszych preparatów, które są dostępne w sklepach u Mateusza Boczka, czy u pana Adama Koczowskiego w Dwikozach, ewentualnie u nas na sklepie internetowym. Wystarczy wpisać www.agraplant.pl i tam sobie wszystko Państwo znajdziecie. Produkt naprawdę dobry, skoncentrowany, w swoim składzie ma 50% Ascorpilum nodosum, wyciągu właśnie z tej brunatnej algi morskiej, właśnie te auksyny, lizyny i fitokininy. Wszystko, co roślina potrzebuje do tego, żeby się wzmocnić, zabezpieczyć przed czynnikami stresowymi. I do tego Bakterplant, czyli Bacillus subtilis, Bacillus megatherium. Jak połączymy trochę chemii, trochę biologii, uwierzcie Państwo, naprawdę to wszystko zaczyna nam się zazębiać, a przy okazji wszystkich global gapów, tego co Lidl czy Biedronka narzuca, żeby wszystko było czyste, bez pozostałości, tak jak i warzywa, tak i owoce, na pewno nasze produkty w tym się przyczyniają. Jeżeli ktoś już nauczy się stosować naszych produktów, to zobaczy, że jednak faktycznie to wszystko nam się zazębia. Tak więc zachęcam Państwa do spróbowania, skorzystania i co? Do zobaczenia. Dziękuję i pozdrawiam.